gdy grozi bieda lub za często cię odwiedza pech. Nie łam się, kolego, i weź głęboki wdech. Hej, 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 zaraz będzie lżej. Braci koala para o pomoc się postara. Braci koala para, co nigdy nie nawala. Gdy ci nie sprzyja los i wszystko plącze raz po raz, nie martw się, bo bracia dla ciebie zawsze znajdą czas. Hej, 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 w każdej chwili złej. To bracia koala! Franiu, Beniu, musicie mi pomóc. Jasne, po to tu jesteśmy. Braci koala para, co nigdy nie nawala. Braci koala para, o pomoc się postara w każdej chwili złej. Bracia koala. Franio i Benio patrolują teren. Sprawdzają, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Jak myślicie, komu dzisiaj pomogą? Czy to będzie Jaś? Albo Mysia? Oho, a może Grześ? A może pomogą komuś w mieście? Czy to będzie Szymek? Albo Zosia? Albo Ala? A może pomogą komuś nad stawem? Myślicie, że to będzie Arek? Lub Patty? A może nawet Lora? Komu bracia koala pomogą dzisiaj? To Zosia! Bracia koala pomogą dziś Zosi. Nowa melodia Zosi. Pewnego słonecznego dnia Zosia była bardzo podekscytowana. Czekała na paczkę, którą miał przynieść Grześ. Gdzie jesteś, Grzesiu? Wiesz, Zosiu, kiedy pilnujesz czajnika, woda się nie zagotuje. Ale ja nie pilnuję czajnika, tylko czekam na listonosza. Dzień dobry, Zosiu. Mogę wejść? Oczywiście, Grzesiu. Mam listy dla ciebie, Szymku. Dziękuję, Grzesiu. No cóż. Mam też coś dla ciebie, Zosiu. Dla mnie? Zostawiłem to tutaj, bo jest dość duże. Duże? Rzeczywiście. I ciężkie. Witam wszystkich. Co to jest? Dzień dobry, Franiu, Beniu. To paczka dla Zosi. Otworzysz ją? Oczywiście. Co to jest, Zosiu? To tuba. A co to jest tuba? To instrument muzyczny. Zawsze chciałam grać na jakimś instrumencie, a ten jest bardzo interesujący. Jak się na nim gra? Chyba trzeba tu dmuchnąć. I jak? Cóż... Orety. Brzmi okropnie, prawda? Na pewno wkrótce świetnie zabrzmi. Musisz tylko dużo ćwiczyć. Tak myślisz? Tak. Jak najbardziej. Może powinnam ćwiczyć z dala od sklepu. Nie chciałabym czegoś zniszczyć. To nie jest zły pomysł. Zosia znalazła miejsce obok kawiarni. Sądziła, że będzie mogła tam ćwiczyć, nie przeszkadzając nikomu. O, cześć, Zosiu. Och, Alu, bardzo cię przepraszam. Uczę się grać na tubie, ale to dość głośny instrument. Cześć, Zosiu. Wiesz, chyba znalazłem rozwiązanie twojego problemu. Widzisz? Co to jest? Słuchawki ochronne. Zakładasz je i dosłownie niczego nie słyszysz. Jeśli wszyscy będziemy je nosić, ty możesz ćwiczyć, nie przeszkadzając nikomu. Dziękuję, Franiu. Dziękuję, Beniu. Jesteśmy tu, żeby pomagać. Pomysł Frania był dobry. Nikt nie słyszał ćwiczeń Zosi, ale nie słyszał też nic innego.
Dzień dobry, Grzesiu. Doręczasz przesyłki? Co takiego? Przepraszam, co powiedziałeś? Musisz mówić głośniej. Pytam, czy doręczasz przesyłki? Muszę już iść. Doręczam przesyłki. Co? To się nie sprawdza. O, bardzo dziękuję. Będę czekał z niecierpliwością. Bardzo mi przykro, Zosiu. Wiem. Dziękuję, że próbowaliście. Będę musiała poszukać bardziej odległego miejsca. Zosi było trochę przykro. Zawsze, kiedy zaczynała ćwiczyć, sprawiała wiele kłopotu. Dlatego zdecydowała się ćwiczyć z dala od miasta. Cześć, Zosiu! Ojej! Tuba! Uczę się na niej grać, ale hałas przeszkadza mieszkańcom miasta. Mogę ćwiczyć tutaj? Nie ma sprawy! Zaczynam! Jej! Głośno grasz, Zosiu, ale mnie to nie przeszkadza. Spróbuj jeszcze raz. Mysiu, Mysiu, słyszałaś ten hałas? Tak, Jasiu, to była... Czy nie był dziwny? Cii, cii. Jakby... La, la. Bardzo dziwny. Jasiu! Cii. O, witaj, Zosiu. Coś jakby w rurach. Jak myślisz, co to za straszny hałas? O, wybacz, Zosiu. Czy to ty? Nie przejmuj się, Jasiu. Masz rację. Rzeczywiście wydaje okropne dźwięki. Nikt nie chce mnie słuchać. Zosiu, jaś nie chciał. Pójdę sobie. Pójdę z tobą, Zosiu. Nie, dziękuję. Szczerze mówiąc, wolałabym pobyć przez chwilę sama, jeśli można. O! Nieco później Franio i Benio powrócili z zakupami. Cześć, Mysiu. Cześć, Jasiu. Cześć. Widzieliście Chcieliśmy Zosię? Sprawdzić, jak jej idzie gra na tubie. Czy coś się stało? Nie wiemy, gdzie ona jest. Chciała być sama. Zdaje się, że była trochę smutna. Nie wiem dlaczego. A może weźmiemy samolot i rozejrzymy się po okolicy? Dobry pomysł, Franiu. Franio i Benio szukali jej już od jakiegoś czasu, gdy nagle Benio zauważył coś nad stawem. Tam jest, Franiu! To Zosia! Wszystko w porządku, Zosiu? Nie, niestety. Jaki sens ma granie na instrumencie, skoro nikt nie chce cię słuchać? Już nie chcę się uczyć gry na tubie. Zamierzam ją odesłać. Coś takiego. Czy to prawda, że wśród nas jest nowy muzyk? Haha, tuba! Cudownie! Tak myślisz? Zosia chce ją odesłać z powrotem. O, dlaczego? Ponieważ potrafię tylko wydawać z niej okropne dźwięki. Wiesz, kiedy po raz pierwszy zagrałem na banjo, brzmiało to bardzo dziwnie. Tak, a ja zabierałem moje ukulele, szukałem miłego, zacisznego miejsca i ćwiczyłem tam, gdzie nikt mnie nie słyszał. Dlatego wcale nie musiałem się martwić, że komuś przeszkadzam. To właśnie chcę zrobić, ale tuba to nie ukulele. Jest bardzo głośna i bardzo ciężka. Nie dam rady zanieść jej daleko. No to mamy problem. Zosiu, a może zabiorę ciebie i twoją tubę do samolotu? Polecimy tam, dokąd będziesz chciała. Poćwiczysz sobie w spokoju, a potem przylecę po ciebie i zabiorę do domu. Zrobiłbyś to? To byłaby dla mnie przyjemność. Długo szukali odpowiedniego miejsca, w którym Zosia mogłaby ćwiczyć, nikomu nie przeszkadzając. Wreszcie Zosia wypatrzyła wspaniałe miejsce pod rozłożystym drzewem. Przylecę po ciebie za godzinę lub dwie. Powodzenia i pamiętaj... Wiem, praktyka czyni mistrza. Tego popołudnia Mysia i Jaś bardzo tęsknili za Zosią. Kiedy ona wróci, Beniu? Już całe wieki ćwiczy na tej trąbie. Na pewno, jak skończy ćwiczyć, zaraz tu będzie. Czy ona teraz ciągle będzie ćwiczyć? Jeśli chce być dobrym muzykiem, będzie musiała, ale nie przez cały czas. To dobrze, bo trochę za nią tęsknię. Chyba tęskni nawet za tym... Bła, bła, bła.
Wrócili! Dziękuję za pomoc, Franiu. Zawsze do usług, Zosiu. Cześć, Zosiu. O, cześć. Czy tęskniliście za mną? Tak. Świetnie się bawiłam ćwicząc. I wiecie, umiem już zagrać całe 4 nuty. O! Hurra! Zosiu, skoro już wszyscy przywykliśmy do tej trąby, mogłabyś, no wiesz, ćwiczyć tutaj. Z przyjemnością, Jasiu. Tuba, Jasiu, to jest tuba! Tego wieczoru wszyscy zostali zaproszeni na koncert nad stawem, w którym wystąpili Franio, Arek i Zosia. Zosia była szczęśliwa, widząc, jak bardzo przyjaciołom podoba się jej muzyka. Zrozumiała, że początki nigdy nie są łatwe. Ale jeśli się będzie ćwiczyć, można się nauczyć prawie wszystkiego.